Przed 15 laty, ponieważ nie oszczędzałem się w swoim życiu, miałem już tak uszkodzone serce, że moje kryterium to było drugie piętro. Na drugie piętro, gdy wchodziłem, musiałem stanąć, odsapnąć, bo inaczej po prostu choroba wieńcowa. Powodujemy to, że z powrotem organizm wraca na prawidłową czynność, na prawidłową przemianę materii. Więc jedynym kryterium, czy można stosować chelatację, czy nie, to są zdrowe nerki. Organizm biologicznie jest o 10 lat młodszy. Czyli ta organizm zaczyna prawidłowo funkcjonować. Ponieważ w dyskusjach bardzo często spotykam się z lekarzami, prawda, nawet z tytułami naukowymi, że mówią, że to jest bzdura, że to jest oszustwo i tak dalej, prawda, po prostu nie znają zagadnienia. Jak przyszedł do mnie o dwóch kulach, teraz przychodzi elastyczny, ja pytam się, czy pan musi jeszcze? Nie.